Witam serdecznie w dniu 17 sierpnia 2023 roku na webinarze Skyward Community. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Tutaj mała taka laurka na mój temat. 1990 rok, 2023 własna działalność gospodarcza do dzisiaj. 2002-2007 studia wyższe, kierunek marketing, specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi z tytułem magistra ukończony. Od 2016 roku czynny inwestor Skyward Community. Natomiast w roku 2018 i 2019 przez 14 miesięcy razem z grupą polskich inwestorów i naszą dyrektorą regionalną odbywaliśmy tak zwane szkolenie dla ambasadorów Skyward Community, które się zakończyło w roku 2019 w maju w Dubaju. Będziemy dzisiaj mówić, drodzy Państwo, o Skyward Community. To jest nasza firma, która pozyskuje środki i promuje transport strunowy na arenie międzynarodowej. Nasza firma, drodzy Państwo, zajmuje się pozyskiwaniem środków na technologię transportu strunowego, natomiast będziemy mówić dzisiaj o technologii strunowej, jej twórcy, o miejscu, gdzie ona jest testowana, jak również możliwości dołączenia do nas jako tacy pełni partnerzy, gdzie taka możliwość jest również, bo do naszej firmy się wszyscy zapisują za darmo, natomiast jeżeli chcecie Państwo wesprzeć ją duchowo, fizycznie i finansowo, to serdecznie zapraszamy. Powiem kilka słów na temat najnowszych wiadomości, które możecie też Państwo doczytać sobie w pełni w naszych biurach osobistych. Ale są tutaj nowi ludzie, są też nowi partnerzy, którzy są od dłuższego czasu. Mamy dużo wyświetleń, drodzy Państwo, na YouTubie. Poprzedni webinar odwiedziło stronę i moje wystąpienie ponad 200 osób, także drodzy Państwo, jest odzew, a odzew jak jest, to znaczy się, że idziemy z naszym tematem szeroko i głęboko w świat. I zaczynamy. Proszę Państwa, tu macie kilka zdjęć moich z moimi partnerami i moją historię, jak ja zacząłem współpracę z firmą Skyward Community. Miejsce, na których są tutaj te fotografie, to jest Marina Horka, to jest miejsce, w którym jest testowana nasza technologia. Ja byłem tam czterokrotnie w roku 2017 z moimi partnerami, panią Swietłaną Wernikowską i panem Romanem Trzaskowskim. W roku 2018 z grupą polskich inwestorów, z naszą dyrektor regionalną panią Natalią Fujtek. Również tam był mój syn, wtedy 18-letni Franciszek. W roku 2019 byliśmy tylko w czwórkę jako reprezentacja Polski na festiwalu Eko w Marina Horce w roku 2019. Dołączyła do nas jeszcze pani jedna, którą tu widzicie na zdjęciu. Była pod naszą opieką. Mieliśmy okazję spotkać się z panem Junickim, czyli z naszym tutaj głównym projektantem, twórcą naszej technologii. Natomiast okres od 2019 do 2023 roku była przerwa ze względu na istniejącą pandemię, jak również sytuację polityczno-gospodarczą, która się zadziała na terenie wschodnim, czyli mówię tutaj o Ukrainie, Rosji i pokrewnie Białorusi. Natomiast byliśmy na specjalnym zaproszeniu niespełna miesiąc temu, bo proszę Państwa, 18 lipca odwiedziliśmy w centrum testowe w Marina Horce. Widzicie tutaj Krzysztof Dawidiuk, mój kolega, partner, Jan Wyrębkowski, który do nas dołączył. Z Krzysztofem byłem w roku 2019. Reprezentowaliśmy naszą drużynę polską bardzo dobrze, bo byliśmy jako jedyni ubrani w barwy narodowe. Z nami również tego dnia byli Czesi i Słowacy, natomiast my wyróżnialiśmy w tej grupie przede wszystkim dlatego, że byliśmy bardzo uśmiechnięci, zadowoleni, że jesteśmy tam po raz kolejny, jak również to, że mieliśmy nasze tutaj barwy narodowe i z dumą reprezentowaliśmy wszystkich inwestorów, którzy są polskojęzyczni.
To jest twórca naszej technologii, Anatolij Junicki, jest naukowcem, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą systemu transportu kosmicznego i geokosmicznego. To są nowe tematy, które wejdą niebawem do ogólnego światowej, proszę Państwa, informacji, a także może przyczynimy się do jego wdrożenia po wprowadzeniu transportu strunowego na świecie. Dalej, jest kierownikiem dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002 dotyczącym transportu strunowego oraz członkiem Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki jest z wykształcenia konstruktorem rakiet kosmicznych. Jest założycielem grupy spółek UST i generalnym projektantem Junicki Strange Technologies INC. Chciałbym Państwu nadmienić, że 18 lipca, jak byliśmy w Marina Horce, osobiście przywitał nas i oprowadzał po centrum sam twórca technologii, pan Anatolij Junicki. Było to naprawdę ogromne wyróżnienie. UST to są technologie transportowo-strunowe. Mamy taki znaczek, drodzy Państwo, od pierwszej litery nazwiska naszego twórcy, pana Junickiego, z angielskiego U. Nasza filozofia to transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Nasze pojazdy poruszają się nad ziemią po specjalnej eskapadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, oczywiście zapewniając ponadprzeciętne bezpieczeństwo i racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi z minimalną szkodą wyrządzoną naturalnemu środowisku. My jesteśmy przede wszystkim proekologiczni. Nasze moce, proszę Państwa, UST, to jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy, obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST, między innymi takich jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Spółka inżynieryjska to dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Anatolija Junickiego. Stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to dziś cykl prac przy produkcji pojazdów UST, który realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę, uruchamiania technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenia specjalistów i usługę posprzedażową. Tutaj słowo wyjaśnienia. Drodzy Państwo, wszyscy nasi udziałowcy, którzy są w tak zwanym programie 1.15, ja będę o nim mówić później, będą mieć możliwość później uczestniczenia w otrzymywaniu dywidendy od firmy, bo w każdym naszym projekcie komercyjnym, który będzie realizowany po zakończeniu 15 etapu, gdy wyjdziemy z naszą technologią i produkcją na rynki zewnętrzne, będziemy mieć 20% w każdym projekcie komercyjnym. I te 20% będzie między innymi przeznaczone dla rozwoju firmy, dla szkolenia kadr i, drodzy Państwo, do wypłaty dywidendy dla naszych udziałowców w momencie, kiedy firma uzyska zysk netto. Testowanie i certyfikacja. Mamy dwa centra testowej certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie, w Marina Horce, to jest na terenie Białorusi, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wydany przez TIF SV Stardacją certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, nawierzchnia strunowa Stringray, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy.
Nasz transport pasażerski to dzisiaj unikalne rozwiązanie dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony do ruchu miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego jest harmonijnie skomponowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, nowej jak również do takiej, którą możemy implementować już do wybudowanej. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnianą siecią wieżowców. Widzicie Pani tutaj nasze takie kolumny i tu nasze drogi strunowe. Nasz transport pasażerski jest uzupełniony o bardzo ważną dziedzinę, transport towarowy. On ma ogromne zainteresowanie naszych przyszłych inwestorów. Transport ten jest przeznaczony do towarów na odległość do 500 km na godzinę. Systemy transportu towarowego dają szerokie możliwości klientom i mogą działać przez cały rok w różnych warunkach klimatycznych. W odległych i trudno dostępnych miejscach, na dużych wysokościach i obszarach pustynnych, w dżungli, a także w szlifie kontynentalnym. W skład niego wchodzą Unitraz U400, Unicon U400901, Unitra GU431 i Unitra GU471. Ja będę pokrótce charakteryzował te pojazdy. A to są nasze pojazdy, drodzy Państwo, pasażerskie. Nie ma tutaj naszego najnowszego produktu jeszcze na tym zdjęciu. Pokażę go na dalszych slajdach. Mamy w tej chwili tych pojazdów 7, mogę już powiedzieć, że 8, bo czekamy tylko za certyfikacją tego naszego najnowszego produktu. Od najniższego Unividu U461 do najszybszego pojazdu U4362 poprzez Unibus U4210 i U4T103, które są w rozbudowie hybrydowej. I teraz charakterystyka kilku tych pojazdów, żebyście Państwo mieli świadomość, jak to wszystko wygląda. Jak te pojazdy, jakie mają przeznaczenie, jakie prędkości, jakie mają możliwości przewozowe. Najmniejszy nasz pojazd Univid, lekki podwieszany, elektryczny pojazd o małej pojemności. Miałem go okazję również widzieć niespełna miesiąc temu, po raz kolejny jak był testowany. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie było możliwości się nim przejechania, ale za to jechaliśmy 3 razy innymi pojazdami. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia maksymalną funkcjonalność, łatwy w użytkowaniu, niskie koszty produkcji i minimalne zużycie energii. Jest to jeden z najtańszych rozwiązań w zakresie komunikacji transportu strunowego. Prędkość docelowa 150 km na godzinę jest pojazdem dwupasażerskim, maksymalnie przy sprzężeniu, czyli dodać możemy takie kolejne 7 pojazdów. Jego właściwości przewozowe wzrastają kilkukrotnie, drodzy Państwo, bo w tej pozycji pojedynczej może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast jeżeli go dołożymy mu tych pojazdów, sprężymy, to te właściwości przewozowe nawet wzrastają do 3500 pasażerów na godzinę w obie strony. Ja zawsze podkreślam, przy wybudowanej infrastrukturze. Unibike, jednoszynowy, lekki, elektryczny pojazd pasażerski. On się charakteryzuje tym, że ma wbudowaną taką jednostkę sportowo-rekreacyjną, tak zwany rowerek treningowy. Jest to pojazd, proszę Państwa, który był wystawiany na naszych targach Innotrans po raz pierwszy w roku 2016. Zbudził tam ogromną sensację. Jego właściwości przewozowe do 150 km na godzinę. W konfiguracji pojedynczej może przewozić 2 pasażerów. Natomiast jeżeli mu dodamy sprężenie, możemy 7 takich pojazdów podłączyć. Natomiast jeżeli, drodzy Państwo, jeździ w konfiguracji pojedynczej, może przewozić do 1400 pasażerów obie strony na godzinę. Natomiast gdy mu dołożymy sprężenie, takie możliwości wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Unibus przeznaczony jest do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach nadwieszania i podwieszania. Dwuszynowy lub czteroszynowy. Jego również można rozbudować o tą, mówiłem Państwu, tą taką hybrydową rozbudowę. Jego konstrukcja jest zdeterminowana ze specyfikacją i wymaganiami klienta. Może być używany jako pojedynczy pojazd,
albo jako pojazd taki właśnie rozbudowany typu hybrydowego, wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji, wideo dla pasażerów, posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. I my mieliśmy okazję, właśnie Janek Wyrębkowski, Krzysztof Dawidiuk i ja i nasi koledzy ze Słowacji i z Czech miesiąc temu po raz kolejny jechać tym pojazdem. Mamy nakręcone filmy. Jeżeli by ktoś z Państwa chciał, proszę o kontakt. Wyślę mu ten filmik, zobaczę jako dowód, że to działa, że to po prostu, proszę Państwa, wrażenia są niesamowite. To po takiej jeździe wierzcie mi, że wiara w ten biznes to rośnie razy 1000. Może przewozić 10 pasażerów lub 80 w zależności od konfiguracji zbudowanego pojazdu. Natomiast można mu również dołożyć od 3 do 7 takich pojazdów na sprzężeniu i wtedy jego właściwości przewozowe wzrosną, mogą nawet, drodzy Państwo, do 35 tysięcy, czyli już możemy spokojnie konkurować na przykład z metrem. I kolejny pojazd Unicar. To jest taki pojazd, który ma za zadanie pomóc, albo jego charakterystyka jest mniej więcej coś takiego jak takie autobusy albo trolejbusy hybrydowe. On jest przeznaczony do tego, aby uwolnić tam miasta z korków, zapewnia zwiększony przepływ ruchu pasażerów w porównaniu z tradycyjnymi wielogabaretowymi drogimi pociągami i samochodami. Jego prędkość przelotowa 150 km na godzinę, może przewozić 6 pasażerów, gdy jest wtedy w tej konfiguracji, tu jest taki odcięty. Natomiast jeżeli mu tam zwiększymy tą jego pojemność, to możemy również mu dołożyć sprężenie nawet do siedmiu takich pojazdów. Natomiast jego właściwości przewozowe w konfiguracji pojedynczej to jest 1500 pasażerów na godzinę. Natomiast gdy mamy to sprężenie, dokładamy kolejne pojazdy, to nawet do 7000 osób na godzinę w obie strony. No i nasze cudo, proszę Państwa, nasz uniflaż. Pojazd, który będzie jeździł z prędkością do 600 km na godzinę. Miałem okazję po raz drugi w życiu się przywitać z tym pojazdem. 18 lipca, drodzy Państwo, mamy zrobione fotografie. Był wtedy testowany właśnie na eskapadzie. Nie było możliwości wejścia do środka, ponieważ on tam był załadowany różnym takim sprzętem do obciążenia jego. Ale to jest nieistotne. Najważniejsze, że on jest, że za niespełna kilka lat będzie już wybudowany tor, najprawdopodobniej na terenach arabskich, gdzie będzie można uzyskać wszystkie testy i te jego właściwości jezdne i trakcyjne. On się charakteryzuje tym, że ma bardzo niski współczynnik oporu powietrza, bo na poziomie 0,06. Natomiast konstruktorom samochodów tradycyjnych, ewentualnie takich typowo rasowych, wyścigowych aut, udało się uzyskać na poziomie 0,2. Więc widzicie Państwo, że tu jest naprawdę przepaść między pojazdami tradycyjnymi a naszymi, ponieważ u nas nie ma przyziemia, nie ma kontaktu z drogą taką asfaltową czy tradycyjną. Dlatego te opory są dużo niższe i naszym konstruktorom udało się to osiągnąć. Może przewozić 6 pasażerów. Ja miałem okazję siedzieć właśnie w takim modelu. Natomiast może być również wyposażony w wersję taką 46-osobową. Może przewozić nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejne pojazdy to są już pojazdy towarowe. Też miałem okazję przywitać się z moim kolegą, którego, mogę tak powiedzieć, widziałem po raz trzeci. Był akurat testowany w czasie naszej wizyty 18 lipca. Jest to pojazd przeznaczony do przewozu dużych, płynnych takich towarów niebezpiecznych, łatwo psujących się, nawet materiałów rozszczepialnych. Może on jechać z prędkością do 150 km na godzinę, przewieźć nawet 100 milionów ton rocznie. Natomiast z tego co pamiętam, jak nam wcześniej pan Junicki opowiadał, że przy wybudowanej infrastrukturze może ten pojazd nawet dojechać do 10 tysięcy kilometrów do klienta. No i kolejny pojazd, wyjątkowy, musicie Państwo to wziąć sobie pod uwagę, bo to jest pojazd, który jak my zaczynaliśmy współpracę w tym programie 1.15, to w ogóle go nie było w ofercie, bo to jest pojazd, który został
po prostu wyprodukowany, stworzony na potrzeby naszych klientów z Bliskiego Wschodu. Mam tu na myśli naszych partnerów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i tego całego petrodolarowego zagłębia. Jest on już w fazie testów, certyfikacji, może się poruszać z prędkością 120 km na godzinę. Jego właściwości przewozowe to jest 5 milionów ton rocznie. Praktycznie te pojazdy mogą całą dobę na okrągło, proszę Państwa, jeździć w tom i z powrotem z towarami. Fantastyczne rozwiązanie. Będzie to też bardzo tani przewóz i ogromna konkurencja dla tego ruchu w tej chwili samochodów tych typu TIR, które są, co by nie powiedzieć, zawali drogami na naszych drogach. I Unitrans to jest ten system taśmociągu ciągłego. On jest tam przeznaczony do tych towarów górniczych, takich trudnych, do jakichś tam, proszę Państwa, terminali portowych, etc. Jego prędkość przewozowa 36 km na godzinę, do 100 milionów ton rocznie. On też może pracować 24 godziny na dobę. W Marina Horce między innymi jest też testowany ten Unitrans, ten system z systemem wyładunku i załadunku. No i system polski, morski, nie polski, przepraszam. Ja jestem nim zachwycony, muszę Państwu powiedzieć, bo to jest tak genialne rozwiązanie, że to można by było dzieciom opowiadać do snu, że coś takiego po prostu jest. To jest system stworzony przez pana Junickiego, inżynierów, gdzie bez potrzeby wybudowania doków portowych, tego całego zaplecza, można wyprowadzić takie platformy i w bardzo prosty sposób i tani wybudować platformy do załadunku i rozładunku towarów dzięki przewozowi właśnie transportu i pojazdom w transporcie strunowym. Taki przykład Państwu narysuję. Może już widzieliście, to jest półwysep indyjski. Tam są dwa takie duże porty po jednej i po drugiej stronie. Zobaczcie Państwo, jak jest ograniczona ta logistyka, bo albo tak, albo tak, albo tak, albo tak. I teraz sobie wyobraźcie, że my do tego systemu dokładamy kilkanaście takich naszych platform. Zobaczcie Państwo, jak to może zwiększyć możliwości przewozowe, transportowe, handlowe dla naszych przyszłych konkurentów. Rozwiązanie genialne. Tutaj macie kolejny slajd. Ja Was zachęcam, żebyście weszli do naszych biur osobistych. Tam macie możliwość zobaczenia to na takim filmie animowanym. On naprawdę wygląda genialnie, ale ja sobie zdaję sprawę, że za kilka lat my już będziemy realizować takie projekty w realu, a nie tylko w wirtualnym. I miasta linearne to jest projekt, który jest w symbiozie z transportem strunowym, ponieważ jego koncepcja polega na takim zasadzie miast polis, jak to kiedyś było w Grecji, czy teraz mamy te wybudowane wyspy tam w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I te miasta linearne są zasilane transportem strunowym. I ten transport strunowy i te miasta linearne, proszę Państwa, to mają być takie miejsca, które mają być harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę, jakieś tam klify, między innymi takie tereny pustynne. My dlatego, że weszliśmy z tym projektem transportu strunowego i możliwością zalesienia i zazieleniania pustynnych terenów, też żeśmy dostali to zielone światło w tych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I teraz podstawa naszego transportu, czyli struna, bez względu jaka konfiguracja, zawsze to będzie zamknięty korpus stalowy, wewnątrz pręty stalowe, naprężone, zespawane, bez delatacji. Czyli nie ma takiego charakterystycznego stukotu, jak idziecie Państwo tam pociągiem czy tramwajem, że słyszycie takie tch. Tego nie ma. To jest jeden ciągły ruch, jeden ciągły taki sygnał. Jest to naprawdę już mocno wyciszone, bo po tych ostatnich naszych przejazdach, gdzie to jeszcze zostało zmodernizowane, to naprawdę to jest na bardzo wysokim poziomie. Wszystko to jest otulone w specjalnym betonie, który ma za zadanie przede wszystkim ochronę tych strun.
jak również możliwość pracy tych strun w bardzo ekstremalnych warunkach, bo od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Na zewnątrz zawsze jest na wierzchu stalowa nakładka, po którym poruszają się stalowe koła naszych pojazdów. I tu mamy kilka rodzajów takich naszych strun. Kratownica albo eskapada. Widzicie Państwo, bez względu, czy ona będzie tam w takiej konfiguracji, czy półsztywnej, czy tej elastycznej, zawsze mamy nakładkę stalową, pręty, wypełnienie betonu, zamknięte wszystko w korpusie stalowym. Ta konstrukcja jeszcze się charakteryzuje tym, że można tutaj dodatkowo poprowadzić takie media, typu tam internet, jakiś tam światłowód, prąd, wodę. Natomiast konstrukcje te półsztywne mają takie zastosowanie jak, proszę Państwa, mosty podwieszane, te strunowe, a te elastyczne szyny są przeznaczone do transportu takiego lekkiego. 18 lipca mieliśmy okazję jechać po tej konstrukcji, proszę Państwa, po tej i po tej naszymi pojazdami. Także wrażenia były fantastyczne, muszę powiedzieć. Mamy też kolejny taki system, on się nazywa Automat People Mover, APM Standard Community. On jest, tak charakteryzuje się tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo między pojazdami na zasadzie albo czasu, albo odległości. Bo przykładzie takiego naszego pojazdu 25-osobowego Unibusu to wygląda tak, że przestrzeń pomiędzy nimi może być na zasadzie 50 metrów albo czasowo 2 sekund. I to wtedy jest bezpieczne. Budowa układu napędowego. Kilka słów dosłownie. Proszę Państwa, nasz system przeciwwykolejeniowy, bo to jest bardzo ważne. On jest opatentowany, certyfikowany. Nie macie się tutaj czym obawiać. To jest pojazd na drugim poziomie. W ubiegłym roku były też, wiosną tego roku były też robione dodatkowe testy na temat tego naszego transportu, że w razie awarii, jak się można z niego wydostać. Dostaliśmy kolejne ISO, kolejny dokument, że to jest wszystko bezpieczne i sprawdzone. Dalej nasze koła, silniki, które są jednocześnie elementem napędowym i hamującym, i nasze akumulatory, o którym tutaj też powiem Państwu dwa zdania. Ponieważ to są pojazdy elektryczne, które poruszają się za pomocą energii, te nasze pojazdy, natomiast nasze akumulatory uzyskały cykl rozładowań na 5000. To jest wyjątkowo fantastyczna informacja, ponieważ topowi producenci samochodów elektrycznych uzyskali produkt na zasadzie 1000 tych cykli rozładowań. Ale pan Junicki powiedział, że nie przekaże tych naszych akumulatorów i tej technologii do producentów samochodów osobowych, elektrycznych. Więc chronione są nasze interesy. Dalej kolejny inteligentny system sterowania, czyli to chodzi tutaj o te łączności wewnątrz pojazdów, sieci, bazy i tak dalej. To są już sprawy związane z bardzo wysokimi technologiami, sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, zbiorami big data i blockchainem. I w skład niego wchodzi inteligentny system sterowania, pokładowy inteligentny system sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji. Wszystkie te systemy są ze sobą kompatybilne i służą do tego, żeby te pojazdy się poruszały bezpiecznie, przede wszystkim dla Państwa, dla pasażerów, ale również dla środowiska naturalnego i dla zewnątrz wszystkich obiektów, które mają po drodze w czasie swojej drogi, którą pokonują. Mamy jeszcze jeden taki system bezpieczeństwa, tak zwany technogenny charakter. Chodzi tutaj o to, jaki nasz transport, albo w ogóle jaki transport wywołuje szkody zarówno środowisku naturalnemu, zakłóceniem migracji naturalnych ptaków, elektroemisją i tak dalej. Nasz transport, ponieważ jest usytuowany na drugim poziomie, to nie potrzebuje, drodzy Państwo, tam wielu hektarów ziemi, która jest wycofana z użytku gospodarczego. Hałas i wibracje i emisje elektromagnetyczne są na bardzo niskim poziomie. Dalej nie wpływamy na migrację
zwierząt domowych, wróć na migrację ptaków, zarówno dzikich, jak i takich tych naszych gospodarstw, tych zwierząt zwierząt, tak, i ptactwo, można powiedzieć. Natomiast też nie wywołujemy jakiegoś takiego dużego hałasu i wibracji elektromagnetycznych. Przez to nasze zanieczyszczenie powietrza jest na bardzo niskim poziomie. Między innymi przez to, że jesteśmy na drugim poziomie, nasze wypadki i, proszę Państwa, to, że mamy kolizje na zasadzie takich skrzyżowań, to nam nie występuje. Nie mamy też również wpływu na jakieś tam awarie rurociągów naftowych, które towarzyszą uwalnianiu do środowiska dużych ilości produktów chemicznych, bo po prostu my potrzebujemy mały zasób ziemi, nie musimy tam się głęboko wiercić, żeby powstały te nasze wieże do transportu i tym podobne. I tak według Akademii Rosyjskiej Nauk, ale jeszcze według takiej normy ISO 2394, to są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd., co się okazało, że nasz transport jest najbezpieczniejszym systemem transportu ze względu na wysoką odporność na wandalizm i ataki antyterrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o około 100 razy. Dalej, umieszczenie technologii transportu i infrastruktury UST nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi i dzikimi, etc. I tu mamy dowód na to. Rosyjska Akademia Nauk określiła, że transport UST jest bardziej ekonomiczny, zrównoważony i bezpieczny w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi, w skład których wchodzą transport kolejowy, kolej jednoszynowa, transport drogowy, kolej magnetyczna. Ja do tego dodam jeszcze transport lotniczy i morski. Kilka takich informacji statystycznych. Koszt eksploatacji. Wybudowanie w tej chwili 1 km naszych tras w zależności od konfiguracji kształtuje się od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący. Skrajnie metro nawet do 150 milionów za kilometr bieżący. Natomiast jest jeszcze ważna informacja tu dla inwestorów, stopa zwrotu. Przy wybudowanej infrastrukturze nasze drogi mogą się zwrócić na poziomie 7-8 lat, a takiego metra nawet i 40-50. Więc widzicie Państwo, że jesteśmy tutaj bezkonkurencyjni. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, jesteśmy tutaj liderem, ponieważ my wykorzystujemy odnawialne źródła energii do zasilania naszych pojazdów, czyli energię z wiatru, wody, słońca, spalania śmieci. Nie potrzebujemy dużo tych terenów pod nasze budowy, bo budujemy na supach i tutaj również jesteśmy liderem. Natomiast jeżeli chodzi o skalę wypadkowości, to tutaj jesteśmy liderem numer jeden, drodzy Państwo, z tych wszystkich względów, które mówiłem Wam przed chwilą. Drugi poziom eliminuje naprawdę bardzo wiele tych przyczyn, które stwarzają zagrożenie. My możemy się tylko równać z metrem. Metro jest pod ziemią, my nad ziemią i to jest porównywalne wskaźniki do tego, jakie możemy tutaj uzyskać. Przepraszam na emocje. Czy mnie Państwo widzicie? Napiszcie mi na czacie, bo jakiś mi się chochlik tutaj wdał do tego. Widzicie mnie w skali 1 do 10? Proszę napiszcie mi szybko na czacie. Jest, tak? Dziękuję bardzo. Czyli mogę kontynuować dalej? Widzicie mnie, słyszycie? Okej, dziękuję. Przepraszam najmocniej. Coś tu się stało. Sprawy techniczne. Tyle o transporcie strunowym. Reasumując, transport strunowy innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju, nadziemny, od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe osiągają prędkość 120 km, pasażerskie 150-600, bezpieczny, na drugim poziomie,
ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny, z nowym budownictwem, jak również można go implementować do już istniejącego, i przyjazny środowisku ze względu na czynniki, które mają wpływ na to, że nie potrzebujemy dużo zasobów ziemnych, jesteśmy proekologiczni. Dalej, proszę Państwa, tyle podsumowując transport sunowy. Teraz widzicie kilka z nich z realu, to jest właśnie Marina Chorka. Mogę powiedzieć, że po wizycie po 4 latach te elementy nadal istnieją, natomiast jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę, drodzy Państwo, to jest przepaść, co się stało przez 4 lata. Drzewa urosły, drogi są eksploatowane, park nasz powiększył się o blisko 160 hektarów, bo w tej chwili doszła tam ta sprawa z tym agro, tym naszym systemem. Mamy ogromną produkcję w tej chwili owoców i warzyw, drodzy Państwo, i produkcję zwierzęcą, rybną, etc. Jest tam ten nasz dom ekologiczny, tutaj widzicie go, ten Eco House, który ma być właśnie wykorzystany między innymi jako te domy linearne, w którym w tej chwili znajduje się biuro, w którym przyjmowane są delegacje i odbywają się konferencje. To jest zarówno w Marina Chorce, jak i w Szardzie. Natomiast to jest jeszcze zdjęcie z naszej wizyty 18. Widzicie nas Państwo, widzicie pana Junickiego, pojazd, który tutaj zaczął swoją karierę z tym ziłem. On został odszukany w momencie, kiedy powstał park w Marina Chorce, wyremontowany i pokazany do naszych tutaj inwestorów. Natomiast w tej chwili teren parku w Marina Chorce to już jest ogromny teren, bo zwiększony został o te agroturystyczne przedsięwzięcie. Zobaczcie Państwo, powstały stawy, tu są wybudowane nowe linie, tu są laboratoria z restauracjami, no coś niebywałego. Jak muszę Państwu powiedzieć, że jak to się widzi, jak tutaj każdy grosz, każdy dolar albo cent, albo tam kto woli złotówka, jest wykorzystane, żeby pokazać, jak można dzięki transportu sunowemu rozwijać świat i ochronę środowiska robić, proszę Państwa. Pan Junicki nam przekazał, że przy tej technologii, przy tych możliwościach, jakie oni w tej chwili i badaniach, jakie przeprowadzili, są w stanie, jeżeli by to ludzkość przyjęła, wykarmić 50 miliardów ludzi. To jest 5 razy więcej, jak jest w tej chwili. To jest coś niebywałego, bez uszczerbku dla ochrony środowiska. To jest niebywałe po prostu osiągnięcie i historia. Widzicie tutaj dalsze nasze spotkanie, tu cała nasza grupa, która była, czyli Czesi i Słowacy. My byliśmy w naszych flagach narodowych. Dostaliśmy też najnowszą książkę pana Junickiego, Inżynier, z osobistą dedykacją. Ogromne wyróżnienie. I niezapomniane chwile. Każdemu z Państwa życzę, odwiedźcie ten park, bo wtedy Wasza wiara w ten biznes po prostu rośnie niesamowicie. I Centrum Nasze Innowacyjne w Szardży. To jest nasz drugi ośrodek testowy, który znajduje się na terenach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chcę Państwu przekazać informację, że Jan Wyrębkowski i ja uzyskaliśmy kwalifikacje w kolejnej takiej odsłonie na temat odwiedzenia parku innowacyjnego. My w Marina Chorce znaleźliśmy się dlatego, że żeśmy spełnili warunki takiego konkursu, promocji, która była w tej chwili. Też zrobiliśmy to zaliczenie i prawdopodobnie w tym roku albo na początku przyszłego również odwiedzimy Szardzę i przekażemy stamtąd Państwu fotorelację. Nasz ekodom również znajduje się w Szardży. I to jest jeden z takich nielicznych budynków, który w tym rejonie został budowany w konstrukcji drewnianej. Tam było dosyć sporo tam zamieszania, żeby ten budynek w ogóle powstał, ale dzięki naszym staraniom i pana Junickiego mamy taki dom, że może być również w tych ekstremalnych warunkach budowany w konstrukcji drewnianej. Aktualne promocje. Do naszej firmy możecie Państwo przystąpić bezpłatnie, natomiast jeżeli chcecie zostać takimi 100% udziałowcami, to zapraszamy wtedy do zainwestowania w naszą technologię.
Mamy tutaj różne możliwości, proszę Państwa, inwestycji od kilkuset do ponad 150 tysięcy dolarów. Natomiast to jest w zależności od Waszego portfela, od Waszego zaangażowania, bo możecie również zrobić to na zasadzie pracy marketingowej. Wszelkie informacje udzielają osoby, które Was zaprosiły, albo jeżeli chcecie, zadzwońcie do mnie. Ja Wam to szczegółowo wytłumaczę, na czym to polega. Mamy tak zwane dyskonto. Dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara i to jest bardzo łatwo do przeliczenia. Tutaj mamy dyskonto 25 obowiązujące w tej chwili przy Inotransie, czyli to jest i tutaj możemy sobie łatwo wyliczyć, że wtedy za 1000 dolarów możemy uzyskać 25 tysięcy udziałów, a to się ma równać 1 dolar, bo tak mamy zapisane w memorandum. Natomiast mamy różne te pakiety, od pakietów na raty i za gotówkę. Tutaj te pakiety, które Państwo widzicie, są na raty, natomiast chciałbym tutaj dwa słowa powiedzieć o maluszku. To jest pakiet, który się kupuje na nasze dzieci, wnuki, tam podopiecznych. I tu specyfika jest taka, że trzeba dołączyć metrykę urodzenia dziecka, bo on w momencie, kupujemy go wtedy na siebie ten pakiet, natomiast jak uzyska pełnoletność i po przeprowadzeniu tej całej procedury może być, będzie on przepisany na tego dzieciaka już jako osoby dorosłą. Najdroższy w tej chwili pakiet 150 tysięcy dolarów, 7,5 miliona udziałów, dyskonto 47 za gotówkę. Mamy również pakiety na raty od 5 tysięcy dolarów do 50 z dyskontem od 29 do 40 i pakiety, które są takie najbardziej popularne, od 250 dolarów pakiet start do biznes za 2000 dolarów. To są pakiety, które są na równe raty 5-miesięczne. Nie ma tu żadnych odsetek. Jeżeli Państwo taki pakiet sobie weźmiecie, możecie ich brać nieograniczoną ilość. Ważne, żebyście w terminie płacili tam z małym poślizgiem, tam do 10 dni, maksymalnie 2 tygodni, żeby Wam ten pakiet się nie zlikwidował. I ja tu proponuję zawsze, że jak macie możliwość, to kupcie sobie duży i mały, bez względu jak to będziemy liczyć. Mniejszy powiedzmy za ten 250-500, większy nawet za 1000-2000. Bo mamy tu później różne możliwości uzyskania gratyfikacji. Mianowicie po sprzedaży uzyskujemy za przykładowo cenę 1 dolar. Tutaj macie pakiet taki za 4250 udziałów, czyli liczymy, że to jest plus ten bonus 4,5. Zainwestowaliście Państwo 250 dolarów. Tutaj w drugi 2000, czyli 2000. 250, sprzedajecie ten pakiet, uzyskujecie pieniądze, macie 4500 dolarów, tak, płacicie z tego podatek, inwestycja Wam się zwróciła, następny pakiet, ten wyższy, zostawiacie sobie na dywidendę albo na wzrost wartości, która będzie rosła geometrycznie czy matematycznie. Pakiety z konta bonusowego, partnerzy, którzy pracują z nami albo nie mają środków, albo mają znajomości, albo kontakty, pozyskują partnerów do naszego biznesu z ich linka polecającego. Jak partner kupi, dostają 15% tak zwanej prowizji i to wchodzi na konto bonusowe i wtedy mogą sobie z tego konta, tam jest nieco wyższe dyskonto, zakupić pakiety już dla siebie. Natomiast jest wśród nas też wiele takich partnerów, którzy są inwestorami, ale poprzez swoją pracę marketingową zwiększają portfel swoich akcji. Ja też do nich należę i serdecznie do tego Państwa zapraszam. Dla partnerów, którzy nie mają dużych pieniędzy, a chcą sobie w ogóle coś zainwestować i mieć, to bardzo proszę, jest tak zwane konto akcyjne. Tutaj mamy możliwość zakupu od 50 do 150 tysięcy dolarów, nie musi to być wcale na raty. Jest to też taki konto, gdzie ewentualnie jakbyście mieli jakieś tam problemy, że nie możecie płacić swoich rat, te pieniądze nie przepadają, wchodzą na to konto akcyjne i wtedy można sobie dokonać takiego zakupu jednorazowego. Wiadomości i pytania. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do mnie, to proszę szykujcie, bo następne nasze spotkanie dopiero we wrześniu. Natomiast mamy dzisiaj kilka spraw.
Ja to są nasze wiadomości, które są oczywiście sprawdzone przez firmę, potwierdzone, znajdują się w naszym biurze wewnętrznym, biurze support. Jeżeli Państwo macie ochotę, zachęcam, żebyście je dogłębnie poczytali, bo ta wiedza jest zawsze, pogłębia Waszą świadomość, jak również powoduje to, że chętnie i dobrze mówimy o naszym transporcie i o naszym biznesie. W centrum US Sky UBUS przejechał po pustynnym torze po raz pierwszy. Centrum Testowania i Certyfikacja US Sky w Szardzie testuje najnowszy produkt firmy UST. 25-miejscowy UBUS U4212-01. Szynowy pojazd elektryczny wykonał już pierwsze jazdy próbne po eskadzie strunowej. Przypomnijmy, że trasa o długości ponad 2 km pozwoli na zorganizowanie ruchu Unimobilu z prędkością do 150 km na godzinę. Tropikalny UBUS U4212-01 to flagowy model firmy. Szynowy pojazd elektryczny zawiera wszystkie zaawansowane rozwiązania UST i NC. Ten Unimobil nadaje się do użytku na trasach miejskich i podmiejskich w suchym klimacie. U4212-01 jest przystosowany do wysokich temperatur i wilgotności. Wysokowydajny, automatyczny system klimatyzacji utrzymuje komfortową temperaturę dla pasażerów w kabinie nawet przy temperaturze plus 55 stopni Celsjusza na zewnątrz. U4212-01 jest autonomiczny energetycznie. Środek transportu jest w stanie kontynuować ruch w przypadku problemu z głównym sposobem zaopatrzenia w energię, nawet przy całkowitej awarii sieci trakcyjnej. UBUS będzie mógł dojechać do najbliższej stacji celem wysiadki pasażerów. W tym celu wykorzystany zostanie magazyn energii, w który wyposażony jest Unimobil. Fantastyczne wiadomości, drodzy Państwo. Następnie na tej samej trasie testowany będzie podwieszany unikąt o ładowności do 30,5 tony, który pozwoli na transport m.in. 20 i 40 stopowych kontenerów morskich. Zarówno Unibus, jak i Unikąt wykonane są w wersji tropikalnej. Super. Kolejna sprawa. Trasy UST wykazują odporność na ekstremalnie wysokie temperatury. To jest m.in. wiadomość taka uzupełniająca o tym, co było mówione wcześniej. Podczas anomalnych upałów dochodzi do awarii w działaniu transportu kolejowego z powodu problemów z elektroniką i urządzeniami sygnalizacyjnymi. W portach wzrasta zużycie energii, ponieważ istnieje potrzeba dodatkowego chłodzenia łatwo psujących się towarów. Obniżenie poziomu wody powoduje utrudnienia w żeglugi wewnętrznej, a wysoka temperatura powoduje nadmierne kolejnowanie dróg. Tymczasem rozwiązania UST są przystosowane do pracy w każdych strefach. W pełni sprawdzają się w trudnych warunkach klimatycznych. Kompleksy nadziemne opracowane przez UST i NC pomagają zorganizować transport UST prezentowany w Centrum Badań i Certyfikacji w Szardzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jest dostosowany do warunków przyrodniczych i klimatycznych panujących w tropikach. W centrum prowadzone są prace badawczo-rozwojowe mające na celu przetestowanie możliwości kompleksu w anomalnie wysokich temperaturach do plus 60 stopni Celsjusza. Przy każdej pogodzie komfort pasażerów w kabinie Unimobila zapewnia systemy klimatyczne. Dalej, drodzy Państwo, kolejna sprawa. Nauczyciele i studenci wiodącej Uczelni Technicznej Białorusi odwiedzili UST i NC i ja miałem również okazję 18 być pod tym budynkiem. Już nie było czasu, żeby tam wchodzić, ale mamy zrobioną na to naszą fotograficzną dokumentację. Otóż nauczyciele i studenci wiodący Uczelni Technicznej Białorusi odwiedzili UST i NC. Przedstawiciele Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego odwiedzili główne biuro
Unicki Strange Technology Science w Mińsku. Gośćmi byli wykładowcy i studenci trzeciego roku studiów Wydziału Architektury. USCINC stała się jedną z organizacji, w których studenci odbywają praktyki. Zwiedzający poznali specyfikę kompleksów transportowo-infrastrukturalnych UST oraz działalność projektową i architektoniczną spółki. Gościom pokazano zrealizowane projekty USCINC, a także omówiono specyfikę pracy organizacji oraz opracowany przez nią produkt. Kierownik działu architektonicznego UST Aleksiej Koszalew powiedział: zawsze chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami i wiedzą z przyszłymi specjalistami, bo dziś są studentami, a jutro będą projektami, architektami i urbanistami. Od tego, jakie kompetencje zdobędą teraz, zależy jakość naszego życia w przyszłości. Dlatego dla nas jest to wielki zaszczyt, że możemy przyczynić się do edukacji studentów i choć trochę urozmaicić ich proces uczenia się. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie początkiem współpracy UST z Białoruskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym. UST Transport rozpoczyna drugi etap certyfikacji toru testowego numer 4. W Centrum Testowania i Certyfikacji USKI było gospodarzem spotkania biznesowego zespołu USKI Transport reprezentowanego przez dyrektora generalnego Siergieja Tarasowa, inżyniera projektu Roya Aista, inżyniera mechanika Arasana Saida i inżyniera elektryka Johna Matthewsa z zespołem TIF SV z tardacją certyfikacją reprezentowanym przez dyrektora marketingu Muhammada Saida Al-Mahmuda i kierownika technicznego Kumara Nashera. Przypomnijmy, że TIF SV z tardacją certyfikacją zostało strategicznym partnerem USKI Transport na ścieżce do ciągłego rozwoju transportu sunowego. Podczas spotkania strony umówiły pomyślne zakończenie pierwszy etap certyfikacji, na którym sprawdzono podpory pośrednie i wydano certyfikat zgodności. Teraz USKI Transport zapowiada rozpoczęcie drugiego etapu certyfikacji testowego toru numer 4, w którym obejmuje testy całej eskapady strunowej, a także 25-miejscowego autobusu UBUS CART. O, i kolejna sprawa bardzo fajna, drodzy Państwo. Nasz dyrektor generalny, pan Jewgeni Kudraszow, zaprasza do osobistego kontaktu. Także jeżeli macie jakieś problemy związane z waszymi udziałami, dziedziczeniem, drodzy Państwo, jeżeli macie pytania techniczne, to możecie się skontaktować bezpośrednio z naszym szefem numer 1, czyli panem Jewgeniem Kudraszowem. I do tego możecie Państwo zrobić to poprzez stronę internetową, poprzez czat Telegramu, jak również pocztę elektroniczną pod tytułem support@swc.capital. Proszę sobie wybrać dogodny sposób interakcji i zapytanie, i podczas którego pracownicy będą odpowiadali. Odpowiedź na każde pytanie zostanie udzielona w ciągu 10 dni. Drodzy Państwo, to jest fantastyczna wiadomość, bo w momencie, kiedy odszedł z firmy pan Masłow, to te sprawy takie prawno-techniczne są trudniej teraz do uzyskania, natomiast ten bezpośredni kontakt z naszym dyrektorem generalnym to jest wyjątkowa okazja, żebyście zadali wszelkie problemy, które wam leżą na, wiecie na czym. Także serdecznie zapraszam. No i kolejna sprawa, ostatnia. Koreańska delegacja zapoznaje się z USK. Koreańska delegacja z forum UK na czele z jego ekscelencją Szejkiem Saudem Sultanem Al-Kashmini odwiedziła Sarajach Research Technology and Innovation Park. Firma USKI Transport opowiedziała o sukcesach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wsparciu udzielonym nam przez władze Szardży oraz o planach rozwojowych. Przedstawiciel USKI Transport dzielił się także z gośćmi inteligentnymi rozwiązaniami dla tworzenia przyjaznej
środowisku zrównoważonej mobilności, która odgrywa ważną rolę w zmniejszeniu ubóstwa i nierówności. Rozwiązania te są sposobem na rozszerzenie dostępu do zatrudniania, edukacji, opieki zdrowotnej i innych obszarów aktywności człowieka. Każdy gość osobiście obejrzał samochód elektryczny UKAR U4 430 na wystawie parku Seresz. Organicznie uzupełnia testowaną gamę pojazdów elektrycznych. Wśród nich są szybkie pojazdy elektryczne UFLASH oraz pojazdy torowe UKONT oraz tropikalne pojazdy elektryczne z certyfikatem UKAR. Wizyta ta jest świadectwem nieustannego zaangażowania w rozwój współpracy międzynarodowej, promocji technologii i innowacji. Firma oczekuje pozytywnego efektu od nowej prezentacji naszych technologii. Tyle na dzisiaj, drodzy Państwo. Jeżeli macie pytania, ja jestem w stanie odpowiedzieć w ciągu kilku minut, bo nas zaraz wyłączą. I tak, pan Artur Szcześniak. Jesteśmy w 15 czy 15, tak, jesteśmy w etapie 15, pierwszym podetapie. Podetapów ma być 3 wszystkich i zamykamy sprawę, drodzy Państwo. Także, panie Arturze, zostało nam niewiele czasu, aby jeszcze się uzupełnić w udziały, ewentualnie powiadomić o tym swoje rodziny, znajomych, etc. Ma ktoś jeszcze pytania? Zapraszam serdecznie. Oczywiście, na początku podawałem, ale podam. 884 805 801. Okay. To jest mój numer telefonu. Do takich przyzwoitych godzin, powiedzmy 21, bez sobót i piątków, możecie Państwo dzwonić. Co dalej? Słucham, bo za chwilę nas wyłączą, drodzy Państwo. Patrzę na kalendarz, kiedy możemy się spotkać ponownie. Siódmy, 21. Podejrzewam, że będzie to 07, 09 i 21. 07-09-2023. W tych terminach najprawdopodobniej będą kolejne webinary. Jeżeli nie ma pytań, dziękuję za uwagę. Kto chce do mnie zadzwonić, zapraszam. Nasze sieci społecznościowe też są na Skype'ie, na Jam4Me. Artur, to już telefonicznie. Zapraszam, życzę spokojnego wieczoru i pięknego weekendu i jeszcze fantastycznych wakacji dla Państwa. Do usłyszenia, do zobaczenia za 2 tygodnie.